jest multimedialna, interaktywna i mieści się na czterech piętrach byłej łaźni, byłej kopalni Moszczenica. Carbonarium to nowa wystawa muzealna na mapie Jastrzębia-Zdroju. Wystawa przybliża historię, rozwój oraz kulturę Górnego Śląska. Dzięki nowoczesnej technologii, na przykład okularów VR, każdy może zjechać w dół dawnej kopalni. Karolina Komada. To, co pozostało po kopalni Moszczenica, do dziś wzbudza wiele emocji, zwłaszcza u tych, którzy tu pracowali. Przede wszystkim cieszy ich to, że to miejsce nie zniknie z powierzchni ziemi. Ta pamiątka zostanie dla naszych dzieci, wnuków, jeszcze może prawnuków, że oni będą tu przychodzić i oglądać to, cośmy przeżyli przez te prawie 30 lat tutaj, no to jakiś sentyment, serce mocniej bije. A wszystko to możliwe dzięki inwestycji za 24 miliony złotych, w połowie sfinansowanej przez środki unijne. Carbonarium to kolejny istotny punkt na mapie Jastrzębia. Interaktywne, multimedialne wystawy, które tutaj przyciągną, myślę, turystów z całego kraju i nie tylko, będą takim bardzo dobrym początkiem tego, co chcemy zachować po przemyśle, po tym dziedzictwie postindustrialnym. Idąc przykładem żelaznego szlaku rowerowego, to kolejna inwestycja, która opiera się na współpracy transgranicznej. To nie tylko obiekt, który nadaje życie starej łaźni, ta nowa funkcja, nazwijmy ją turystyczną, ale to, że współpraca z absolutnymi tuzami po czeskiej stronie, bo pamiętajmy, że partnerami tego projektu są Dolne Witkowice, które mają ponad 1 600 000 odwiedzających rocznie. To jest mniej więcej tyle, co wszystkie obiekty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego razem wzięte. Odwiedzający będą mogli przenieść się dzięki wirtualnej rzeczywistości na dół do kopalni i zobaczyć pracę górników pod ziemią. Przez 4 kondygnacje będą mieli okazję w sposób multimedialny doświadczyć tak naprawdę opowieści o tym, dlaczego miasto istnieje, jak to wszystko się zaczęło. Opowiadamy o historii właśnie węgla pod kątem fizycznym, opowiadamy o historii węgla pod kątem surowcowym. Przeprowadzamy mieszkańców i odwiedzających przez historię tego, jak ono kształtowało w ogóle miasto. 2 września widowiskiem Zrozumieć Jastrzębie oficjalnie Carbonarium otworzy drzwi dla zwiedzających.